Gdybym miała powiedzieć, w jakim kolorze najczęściej są marynarki w szafach, które przeglądam, powiedziałabym oczywiście czarne. I zanim ty kupisz kolejną czarną marynarkę do swojej szafy, koniecznie obejrzyj to wideo. Zapraszam! Na początek warto zastanowić się, dlaczego w ogóle kupujemy czarne marynarki i kiedy je kupujemy. Przeważnie w okresie jesienno-zimowym, chyba że ktoś bardzo lubi czerń, nosi ją cały rok, ale zazwyczaj są to kolory, czarny jest takim kolorem, który jest bardzo często wykorzystywany w tych ciemnych porach roku, w tych ciemniejszych zestawieniach, czyli przeważnie jesienią i zimą. Zastanów się, jakie ty masz marynarki w swojej szafie, bo może się okazać, że też jest sporo czarnych. Czy na pewno to musi być czarny, żeby był uniwersalny, bo ten argument jest przeważnie podawane przez moje klientki. Czarny do wszystkiego pasuje, wszystko pasuje do czarnego, czarne z czarnym pasuje i tak dalej, możliwe, że znasz te argumenty. Oczywiście, że czarny nie jest jedyną opcją, którą można stosować, jeżeli chodzi o ciemne kolory, czyli dalej, ja nie chcę namawiać się do tego, żebyś z czerni od razu przeszła na po prostu brudny koperkowy róż, albo na jakąś fuksję, albo na pomarańczowy czy żółty. Nie, dalej będziemy rozmawiać o bazowych kolorach, ale innych ciemnych kolorach. Zastanów się, jakie inne ciemne kolory możesz wykorzystać w swojej szafie, żeby to nie była czarna marynarka, tylko coś innego. Jeżeli nie wiesz, jakie inne ciemne kolory możesz wykorzystać, no to chciałam ci powiedzieć, że jeszcze trwa wyzwanie, bezpłatne wyzwanie, ono zaczęło się w poniedziałek i trwało poniedziałek, wtorek, ale materiały są dalej dostępne, a to wyzwanie to znajdź swoje kolory. Żeby zapisać się do tego wyzwania i jeszcze skorzystać z materiałów, które pojawiły się w poniedziałek i we wtorek, to kliknij koniecznie w link, który pojawia się w opisie do tego wideo. Materiały będą dostępne do poniedziałku, czyli jeżeli oglądasz materiał wtedy, kiedy był opublikowany, czyli w środę, to do następnego poniedziałku są te materiały dostępne bezpłatnie, a później będą znikały. Także jeżeli nie wiesz, jakie inne ciemne kolory nosić, no to po prostu sprawdź razem ze mną w bezpłatnym wyzwaniu Znajdź swoje kolory. Link do zapisu jest w opisie do tego wideo. Natomiast jeżeli mówimy o tym czarnym, to tak, ja wiem, że do czarnego większość kolorów pasuje. Tutaj się zgodzę, może nie będę zgadzała się, że czarny pasuje dla każdego typu urody, ale dzisiaj nie o typach urody mówimy, więc nie będę ciągnęła tego wątku, ale zdarza się czasem tak, że to nie jest prawda, że czarny do wszystkiego pasuje, bo czasem zdarza się tak, że czarny niestety nie pasuje do innego czarnego, do niektórych brązów ciemnych nie pasuje, czasem nie pasuje do granatu. Oczywiście nie będę mu ujmowała, jest bardzo takim uniwersalnym kolorem, można by było powiedzieć, więc na pewno bezpiecznym, ale bezpieczny czasem też oznacza nudny i dlatego właśnie ja chciałabym zainspirować Cię, pokazać Ci, jakie inne ciemne kolory możesz nosić i w jakich konfiguracjach. Wszystkie kombinacje, które możesz wykorzystać, pojawiły się na moim blogu, do którego link znajdziesz również pod tym materiałem. Dzisiaj opowiem o jednym z kryteriów, jak wykorzystać kolor, jeżeli już go znajdziesz. Czyli jeżeli weźmiesz udział w wyzwaniu Znajdź swoje kolory, a może już miałaś przeprowadzoną analizę kolorystyczną i wiesz, jakie inne ciemne, bazowe kolory do Ciebie pasują, to opowiem Ci o jednym z kryteriów łączenia kolorów. Inne kryteria łączenia kolorów są bardzo szeroko omówione w moim kursie online, w takim szkoleniu online, które nazywa się Jak łączyć kolory. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć o jednym kryterium takim najważniejszym, czyli o temperaturze. I teraz, o co chodzi z tą temperaturą? Temperatura, no myślę, że to jest taka oczywista rzecz, ale powiem, może oznaczać, że kolory są albo ciepłe, albo chłodne. I teraz najprostszym rozwiązaniem, gdy masz kolor ciemny, który jest chłodny, czyli zastępujesz tę czerń kolorem ciemnym, chłodnym, to łącz tę marynarkę z innymi chłodnymi kolorami. Jeżeli zdecydujesz się na ciepły, ciemny kolor marynarki zamiast czerni, to łącz ją z innymi ciepłymi kolorami. I tyle, po prostu. No i oczywiście mogłabym od razu powiedzieć, jakie kolory są ciemne i chłodne, a jakie kolory są ciepłe i ciemne. Tak, ciemne i ciepłe, ciemne i chłodne, i ciemne i ciepłe. Ciemne i chłodne, czyli te zimne, to są na pewno, jest całe spektrum granatów, całe spektrum takich ciemnych
turkusów, czyli takich trochę ocieplonych granatów, jak na przykład petrol czy taka głęboka cyraneczka. Na pewno chłodnym, ciemnym kolorem jest spektrum odcieni chłodnych, ciemnych zieleni, czyli powiedzmy butelkowe zielenie, świerkowe zielenie, ciemne szmaragdy, ale też mamy w tym spektrum chłodnych, ciemnych kolorów wszystkie ciemne, chłodne fiolety, czyli takie powiedzmy jak mamy pogłębiony, ciemny bardzo fiołek, albo taka bardzo ciemna, ale taka chłodna śliwka, albo na przykład taki bardzo ciemny chabrowy odcień. To są właśnie ciemne kolory chłodne, czyli te w okolicy niebieskiego, granaty, petrol i te ciemne chłodne zielenie i ciemne chłodne fiolety. Natomiast jeżeli rozpatrzymy to, jakie są ciepłe i ciemne kolory, to na pewno będziemy mówić o całym spektrum ciemnych brązów. Kawa, gorzka czekolada, brunatny, machoń, kasztanowy brąz. To są wszystko te takie ciepłe, ciemne brązy, ale też mamy na przykład bordo. Bordo, czyli odcienie wina, takie, które będą ciepłe i ciemne, takie bardzo... No, można by było z taką dużą ilością czerwieni. Oczywiście mogą być też jakieś ciemne takie bordo, znaczy grupy bordo, ale nie dosłownie kolory wina, czyli jakieś wiśnie, które będą też zaliczały się do tych ciepłych i ciemnych kolorów, ale też oczywiście mamy do czynienia z ciepłym fioletem. Ciepły fiolet, czyli te wszystkie takie ciemne śliwki, morwa, wszystkie odcienie, które można nazwać na przykład bakłażanem czy tam oberżyną, to są ciepłe odcienie i ciemne. Także masz, już wiesz, jakie kolory są ciemne i ciepłe, jakie są ciemne i chłodne. W wyzwaniu, jeżeli weźmiesz w nim udział, dowiesz się, która z tych grup lepiej do Ciebie pasuje. No i teraz, jeżeli na przykład... Jak to wykorzystać? Opowiem teraz o jednym przykładzie, a więcej takich już zilustrowanych, czyli ze zdjęciami, znajdziesz na blogu. Link do niego, powtarzam, oczywiście jest w opisie do wideo. Jeżeli na przykład masz granat, to ten granat możesz połączyć z jasnym niebieskim, bo i to jest chłodne, i to jest chłodne. Możesz połączyć z jasnym takim, powiedzmy, miętowym zielonym, albo z takim grynszpanem na przykład. Możesz połączyć granat na przykład z jasnym fioletem, czyli z takim odcieniem bzu, lawendy, ametystu. To są takie też chłodne, czyli bierzesz granat, bierzesz chłodną zieleń, bierzesz granat, bierzesz niebieskie, bierzesz granat, bierzesz chłodny odcień fiolety, czy chłodny odcień różu. I tak samo z tymi ciepłymi. Konkretne kombinacje, bo ja wiem, że słowa są tylko słowami, a do nas, jakby nie patrzeć, zawsze oddziałują, na nas najlepiej oddziałują wizualizacje, to konkretne rozwiązania znajdziesz na blogu. Natomiast, jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej zasad, jeżeli ta zasada Ci się podoba i chciałabyś dowiedzieć się więcej zasad, jak łączyć ze sobą kolory, to ja oczywiście będę zapraszała Cię na pokład szkolenia online, jak łączyć kolory. Jeszcze przez kilka dni, do poniedziałku, mamy kampanię promocyjną tego programu. To oznacza, że są przygotowane specjalne oferty, specjalne pakiety. Wejdź na stronę www.jakłączyćkolory.pl, oczywiście bez polskich znaków, i dowiedz się, jakie są szczegóły tego kursu, bo ja tutaj nie chcę o tych wszystkich rzeczach opowiadać, żeby nie wydłużać tego poradnika. Na stronie jakłączyćkolory.pl znajdziesz przede wszystkim opis tego kursu, znajdziesz pakiety, dokładną zawartość merytoryczną, no i będziesz mogła podejrzeć takich wideo, jak to szkolenie online wygląda od środka. I to, co jest bardzo ważne, że oprócz tego, że możesz zobaczyć, jak ono wygląda od środka, zanim do niego dołączysz, to dodajemy jeszcze gwarancję satysfakcji, bo jednak kupujesz produkt online, nie wiesz tak naprawdę, czy to szkolenie spełni Twoje wymagania. Jest 14-dniowa gwarancja satysfakcji, czyli dołączasz, sprawdzasz, co tam jest, stwierdzasz, że dla mnie nic nowego, i wtedy my zwracamy Ci całą kwotę wydaną na to szkolenie. Także pamiętaj, jakłączyćkolory.pl, zapoznaj się z ofertą, sprawdź, czy jest to coś dla Ciebie. Następna kampania promocyjna będzie dopiero jesienią przyszłego roku, więc na pewno warto rozważyć teraz tę okazję. Na stronie jakłączyćkolory.pl są wszystkie szczegóły. Także mam nadzieję, że zamiast czarnej marynarki w tym sezonie jesienno-zimowym może kupisz sobie coś ciemnego, a może zamiast marynarki czarnej, to czarnego płaszcza, chciałam powiedzieć, kupisz sobie inny ciemny płaszcz. Także mam nadzieję, że zastanowisz się, zanim kupisz kolejną czarną marynarkę. Jeżeli podobają Ci się moje porady, koniecznie subskrybuj ten kanał, żeby nie ominęły Cię żadne poradniki. Dziękuję bardzo, do zobaczenia następnym razem, no i mam nadzieję, że do zobaczenia podczas wyzwania i podczas szkolenia online, jak łączyć kolory. Pa, pa!